Hej, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na pierwsze wrażenie, test na żywo, powiedzmy, dla mnie nowego podkładu Ingrid Cosmetics Ideal Lumi Nude. Jest to podkład rozświetlający, który posiada również SPF 10. Ja mam go w odcieniu numer 200, czyli Light Ivory, kość słoniowa. To najjaśniejszy w ogóle odcień z całej gamy. Producent opisuje: Ideal Lumi Nude Ingrid to innowacyjny podkład rozświetlający, którego rewolucyjna formuła dodaje cerze wyjątkowego blasku. Recepturę z kwasem hialuronowym intensywnie nawilża na skórek, błyskawicznie poprawia jego elastyczność. Dopasowuje się do każdego koloru cery i perfekcyjnie kryje wszelkie niedoskonałości. O, to mi się akurat dzisiaj przyda. Zapewnia idealny makijaż bez efektu maski przez wiele godzin. Nie zatyka porów, to też będzie przydatne. I zawiera SPF 10. Efekt: idealnie rozświetlona, gładka i wypielęgnowana skóra przez wiele godzin, bez żadnych niedoskonałości. Zobaczymy. Czyli ma być to podkład nawilżający, rozświetlający, zakrywający wszelkie niedoskonałości. No dobra, zobaczymy. Nałożę sobie dwie pompki na dłoń, tak jak zwykle to robię. Konsystencja tego podkładu, jak widać, jest bardzo gęsta. Ona w ogóle nie spływa. Odcień jest bardzo taki ładny, beżowy, lekko wpadający w żółć. Zobaczymy. O, ładny, bardzo ładny żółty kolor. No, powiem Wam, krycie ma niezłe. Ale wydaje mi się, że kolor jest ciut dla mnie zajazdny na te pory roku, na lato. Myślę, że będzie chyba idealny dla mnie na, wiecie, w porę zimową, jesień. Ale ładny ma bardzo kolor. Chodzi mi o ton. Ładny taki żółty. Czyli coś idealnego dla Polek po prostu. No i tak, powiem Wam na tę chwilę, że rozświetlenie jest, ale takie bardzo delikatne. Ja mam cerę mieszaną, tak ze skłonnością do przetłuszczania się tutaj w strefie T, ale ostatnio lubię właśnie nawilżające podkłady rozświetlające i ten efekt bardzo mi się podoba. To nie jest taki efekt mocnego blasku, mocnego błysku, jakby skóra była przetłuszczona, ale to jest błysk takiej zdrowej skóry i na co dzień myślę, będzie to na co dzień myślę, ten efekt dla mnie będzie idealny. Dla cery, wiecie, mieszanej będzie chyba fajny. No chyba, że wolicie matowe podkłady, które trzymają bardzo długo mat, no to pewnie nie sprawdzi Wam się ten podkład, ale powiem Wam, porównując tę stronę i tę, wiecie, gdzie mam podkład i tam, gdzie nie, no to krycie bardzo fajne jak na podkład nawilżający i rozświetlający. Dobra, i dwie pompki to zdecydowanie za mało, bo zdążyłam tylko, wystarczyło mi, żeby pokryć tylko policzek i to nie cały, także nałożę jeszcze jedną pompkę. Konsystencja ma naprawdę bardzo fajną, taką gęstą, ale coś dziwnego dzieje się na, jak już nałożę na twarz, nie wiem, czy to jest wina, pewnie to jest wina kremu, bo on jest dosyć tłustawy. Ale potem, jak już widzę, jak się go wpracowuje w skórę, to już to tak, to on się fajnie stapia ze skórą. Bardzo ładnie wygląda ten podkład na twarzy, chociaż
Teraz widzę, że kolor jest zdecydowanie dla mnie na tę chwilę za jasny. W pory mi nie powchodził, ładnie je tak jakby kamufluje. Nie powchodził mi w moje zmarszczki mimiczne, tak jakby je wypełnił. Nigdzie mi się tutaj nie ściastkował ani nic. Fajnie, naprawdę fajnie zakrył moje niedoskonałości. Przybliżę Was, żebyście mogli zobaczyć ten podkład, jak wygląda z bliska na mojej twarzy. Bardzo ładnie, tak naturalnie ten podkład wygląda. W sumie wygląda, jakby to była moja lepsza skóra z przekrytymi niedoskonałościami. Taka nawilżona, zdrowa, ma fajny taki blask ta skóra. I przy okazji przykrywa to, co chcę, także naprawdę bardzo fajne. Na tę chwilę jestem zadowolona. Przyszłam podsumować podkład, którego robiłam dzisiaj test. Nakładałam go około godziny 10, mam już 15, także na twarzy mam go już ponad 5 godzin. No i możecie sami zobaczyć w sumie, jak ten podkład wygląda teraz na mojej twarzy po 5 godzinach. Przypominam, że był to podkład nawilżający, rozświetlający. Ale miał być to też podkład długotrwały, long lasting. Myślę, że cerze mieszanej sprawdzi się, ale tak jak w przypadku tego podkładu z BEL, którego również robiłam test, to będzie z tym podkładem tak samo, czyli na krótkie wyjścia, żeby, wiecie, skóra wyglądała tak na zdrową, nawilżoną, a nie na 8-godzinne i dłuższe, czy wyjścia, czy na jakieś imprezy, to nie. To ten podkład się wtedy w takich sytuacjach nie sprawdzi. Cerze mieszanej na pewno, suchej, normalnej, na pewno się sprawdzi. I jeszcze dodatkowo przykryje wszelkie niedoskonałości. Dla takiej cery ten podkład będzie genialny, ale no wątpię, żeby skóra sucha potrzebowała przykrycia niedoskonałości, prędzej zaczerwienień. To tak, to wtedy on to przykryje. Niedoskonałości to raczej taka moja cera, czyli przetłuszczająca się, bo ona ma skłonność do wyprysków. Tutaj zaczyna mi się na brodzie świecić, wokół nosa tutaj, czoło. To już wymaga odsączenia sebum, przypudrowania jeszcze raz i wtedy na pewno podkład utrzymałby się jeszcze kilka godzin, ale właśnie te 5 godzin bez żadnego ingerowania właśnie matowienia czy czegokolwiek, no to to jest dobry czas, żeby sprawdzić podkład. Jak na 5 godzin, no nawet super się utrzymał, tylko no nie spłynął mi nigdzie, tutaj jedynie na brodzie i z czubka nosa, to będzie raczej kolor dla mnie na zimę. Ja mam właśnie zimą tendencję do tego, że moja skóra się przesusza i wtedy on będzie na pewno fajny na zimę i będzie mi ją nawilżał, wtedy na pewno się sprawdzi. Końcowa ocena pozytywna, ja jestem zadowolona, cery suche na pewno będą zadowolona z tego podkładu. Jeszcze porównam Wam te kolory do innego, bo on jest naprawdę dosyć jasny, ten kolor. I dobra, porównam Wam te kolory. Tutaj na środku mam właśnie ten Ideal Lumi Nude. Z tej strony tutaj mam podkład Pierre Dana Skin Balance 20 Champagne i tutaj Bourjois Healthy Mix. Jeżeli zainteresował Was ten podkład i spodobała Wam się moja recenzja, to dajcie kciuka w górę. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. No i widzimy się w następnym filmie. Pa!